Te druty, ty mówiłeś, tam są druty, a ten pizda, boże skoro. Super glu, kurwa. Panie Wojtku, zdjęcie poproszę. Startowało łącznie 41 załóg. Ja to konkurencja polega na podjechaniu samochodem do tak zwanego punktu kontrolnego i odbicie tego punktu na karcie. Pieczątki, które znajdują się w trudnych terenach, w trudnych miejscach w terenie, najczęściej błotnistym, bagiennym, gdzie ciężko jest dojechać. Trasa jest dosyć krótka, bo to jest tylko teren lotniska, no ale oceniali dosyć ciężko, ponieważ tereny mamy bagienne. Można się zakopać, można samochód gdzieś utopić, zdarzały się takie przypadki, trzeba było wyciągać jedną załogę na koniec po całej imprezie, bo sam nie dał rady wyjechać. No, jest różnie. Gniazdo pod drzewem. Król błota polega, jak sama nazwa mówi, o tym, żeby samochodem przejechać przez jakieś duże błoto. Będzie to polegało na tym, że znajdujemy taką błotną kałużę, błotne miejsce, trudne do przejechania i próbujemy samochodami przejechać. Ten samochód, który nie da rady, odpada. Te, które przejadą na drugą stronę, następnie ponawiają próbę i tak aż do końca, kiedy zostanie już tylko jeden samochód, który przejechał przez dane błoto. Ha ha ha.